Radio M107 i 6 FM Rozmowa poranka. 8:13 na zegarze. Witam, proszę Państwa, dzisiaj w studiu naszego gościa pan Marek Węgrzynowicz, wiceprzewodniczący konwentu dyrektorów powiatowych urzędów pracy Województwa Śląskiego, jednocześnie dyrektor powiatowego urzędu pracy w Myszkowie i radny miasta Dąbrowa Górnicza. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że dość optymistycznie zaczniemy, bo początek roku do tego skłania. A ja chcę zapytać o bezrobocie. Ono jest właściwie rekordowo niskie, co zresztą implikuje też trochę negatywnych skutków, ale na początek powiedzmy coś pozytywnego. Jest rzeczywiście cały czas rekordowo niskie. Tak, faktycznie, według danych jest rekordowo niskie. Bezrobocie w ciągu ostatnich lat ciągle spada. Spada w województwie śląskim, ale również w całej Polsce. Obecnie, według ostatnich danych, bezrobocie w Polsce wynosi 5% i 70% w województwie śląskim 4,3%. Jesteśmy zdaje się na drugim miejscu, tak? wśród województw w Polsce? E, tak, faktycznie u nas gospodarcza gospodarka rozwija się bardzo dobrze w naszym województwie śląskim e, w porównaniu z innymi województwami. I też w poszczególnych powiatach województwa śląskiego w tej chwili już nie ma powiatu, gdzie bezrobocie wynosiłoby powyżej 10%. Także w każdym powiecie zanotowaliśmy spadek poniżej 10%. Ja muszę powiedzieć Państwu, że gdy 9 lat temu obejmowałem urząd dyrektora powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, bezrobocie było powyżej 20%. Dzisiaj mamy 5,6%. I, I z tego się bardzo cieszymy. Także to są optymistyczne wersje, optymistyczne informacje dla, dla mieszkańców, że bezrobocie spada. No Nie wiem, czy te informacje będą korzystne też do końca dla pracodawców, ponieważ... No właśnie tu się rynek zmienił, ale zapytam jeszcze Pana trochę przewrotnie, nie żebym chciał odbierać pracę dyrektorom, ale czy urzędy pracy są w takim razie ciągle jeszcze potrzebne? Co prawda bezrobocie 4,5 czy 5,7% to ciągle jeszcze bezrobocie. Ale spotkałem się też z takimi opiniami, że wszystkie te, już nawet nie same, same urzędy, ale też fundusze różne na rzecz bezrobotnych będą istnieć zawsze, choćby jeden bezrobotny był, bo, bo wiele osób z tego czerpie po prostu korzyści. Myślę, panie redaktorze, że powiatowe urzędy pracy, publiczne służby zatrudnienia są jak najbardziej potrzebne. Chciałem zwrócić uwagę, że działamy już na rynku od blisko 100 lat. Niedługo będzie nasza rocznica, kiedy to marszałek Józef Piłsudski, jeden z pierwszych polskich wydanych dekretów na ziemi polskiej, powołał do życia publiczne służby zatrudnienia i przez te 100 lat zawsze publiczne służby funkcjonowały, przetrwały okres dwudziestolecia międzywojennego, były też w Polsce Ludowej, są też po przeobrażeniach w 1989 roku dalej funkcjonują. Obecnie zajmują się tym powiatowe urzędy pracy walką z bezrobociem. Myślę, że są jak najbardziej potrzebne, bo musimy zwrócić uwagę, że dane faktycznie wskazują na to, że bezrobocie spada. Można sobie zadać pytanie czy urzędy pracy są dalej potrzebne? Ale zwróćmy uwagę, że praca pracowników Urzędu Pracy jest czasami nie do końca wymierna, czasami Trzeba poświęcić wiele czasu, żeby popracować z jedną rodziną, z jednym bezrobotnym, żeby zmienić jego mentalność, zmienić jego sposób myślenia, żeby nagle on zrozumiał, że praca jest dla niego ważna, ponieważ w innym przypadku będziemy mieli tak zwane dziedziczenie bezrobocia czyli dziadek bezrobotny, ojciec bezrobotny, no to syn też będzie bezrobotny. I tutaj jest wielka zasługa pracowników Urzędu Pracy, również pomocy społecznej, którzy pracują z tymi osobami, żeby zmienić ich sposób myślenia. Myślę, że urzędy pracy są zawsze potrzebne. Poza tym w tej chwili mamy dodatkowe zadania. Pracujemy również z osobami, które z innych krajów zamierzają pracować na terenie Rzeczpospolitej. Także urzędy pracy są obarczone dodatkowymi zadaniami. Myślę, że. Rola i zadania, jak również funkcjonowanie urzędów pracy jest jak najbardziej potrzebne w Polsce. Wczoraj Główny Urząd Statystyczny podał informacje, które są ciekawe i chyba nieco zaskakujące, przynajmniej dla wielu obserwatorów. Wynika z nich, że program 500 Plus spowodował bynajmniej nie dezaktywizację czy, czy brak aktywności zawodowej kobiet i w ogóle osób, tylko właśnie odwrotnie wiele z nich zaczęło szukać, i to policzono te osoby, szuka pracy. To widać rzeczywiście. Ja, do, pan jest radnym z ramienia Platformy Obywatelskiej. To sądzę, że tak z założenia nie będzie pan chwalić programów rządu, rządu PiS, ale widać no, powiem takie tak, przełożenie. Panie redaktorze, ja staram się oddzielać pracę od działalności politycznej. Radnym jestem w mieście Dąbrowa Górnicza, faktycznie z ramienia Platformy Obywatelskiej, natomiast w powiecie meszkowskim pełnię funkcję dyrektora powiatowego Urzędu Pracy i tam polityki nie stosuje, Tam zajmuje się tylko pracą wyłącznie. Myślę, że każdy bezrobotny i każdy pracodawca może to potwierdzić, bo drzwi no, do naszego urzędu są zawsze otwarte i nie patrzymy na barwy polityczne, czy to jest PIS, czy SLD, czy Platforma. Po prostu liczy się człowiek, każdemu należy pomóc i nieważne, jakie on ma poglądy polityczne. Dla nas to nie ma znaczenia, ale wracając do meritum, do pytania odnośnie 500 plus. No myślę, że tutaj to jest temat rzeka i tutaj możemy długo rozmawiać na ten temat. Oczywiście są argumenty bardzo pozytywne, bo przede wszystkim wiele osób w tej chwili dzięki programowi programowi 500+, plus, zaczęło im się y, żyć lepiej. Zaczęli y, lepiej funkcjonować, stać ich y, z informacji, jakie do mnie docierają, wyjazd y, na wczasy, stać ich na to, żeby kupić dzieciom książki. Ale mówiąc w skrócie, są też Ujemne skutki tego programu 500, no, możemy się zastanowić, czy w ten sposób nie uczymy osób pewnej, pewnej takiej, mówiąc kolokwialnie, łatwizny. To znaczy, że dajemy coś, a nic w zamian za to nie oczekujemy. W pomocy społecznej, bo muszę tu przypomnieć że wywodzę się z pomocy społecznej, bo przez wiele lat pracowałem też w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, to zawsze uczono mnie, że jeżeli chcemy pomóc danej osobie, to musimy też w zamian coś od niej Żądać, czyli zmobilizować ją do jakiegoś działania. Działanie, działanie coś za darmo nie w ekonomii nie jest to dobrze rozumiane. Tak zwani święci Mikołaj w ekonomii się nie sprawdzają. Dlatego jaki będzie tego skutek? Myślę, że za parę lat ocenimy. Dzisiaj proponowałbym, abyśmy odrzucili jakieś emocje polityczne, Poczekamy, za parę lat przyjdzie ocena, jaki był, y, jaki był skutek programu 500. Na pewno są pozytywy tego, ale też musimy pamiętać o negatywnych skutkach. Tego y, tu nie da się jednoznacznej wydać opinii jednoznacznej oceny. Ja wiem, że wielu osobom na pewno te pieniądze były potrzebne. Tylko można się zastanowić, czy może nie lepiej było te pieniądze przeznaczyć na to, ażeby nasze dzieci, które przyznano im 500+, żeby miały w ten sposób zabezpieczone posiłki w szkołach, żeby miały zabezpieczone dodatkowe nauczanie w szkołach, żeby miały zabezpieczone dodatkowe książki w szkołach, żeby się nie okazało, że te 500+, zamiast trafić... Na potrzebujące dzieci trafi do rodziców, którzy wykorzystają w to w niewłaściwy sposób. Nie, nie mówię tu o wszystkich, bo są osoby, które wiemy, że świetnie wykorzystają te pieniądze, ale wiemy też, że wiele osób przeznaczy to na. Na to, na co nie powinno się przeznaczać pieniędzy. Tak jest moje zdanie. Ale też widać, że ubóstwo się zmniejsza. To jest wynik no, nie tylko 500 plus, bo to jest wynik też mniejszego bezrobocia. Ludzie pracują, zarabiają, mają pieniądze. Z drugiej strony mówi się o rozwarstwieniu, to znaczy, że bezrobocie spada, ubóstwo się zmniejsza, ale też to ten rozdźwięk między najbogatszymi a najbiedniejszymi jest coraz większy. Myślę, że tak, że faktycznie od 30 lat w Polsce zmienia się sytuacja gospodarcza. Ja pamiętam czasy, gdzie 30 lat temu, gdy przyjeżdżali do nas goście zagraniczni z Niemiec, z Francji, no to gdy w rozmowach z nimi rozmawialiśmy, to okazywało się, że oni zarabiają od nas o kilkanaście razy więcej niż my, Polacy. Dzisiaj, gdy jedziemy na zachód, oczywiście te zarobki są nadal większe w państwach zachodnich, ale to jest dwa, trzy razy tyle, co w Polsce. Ja wiem, że my byśmy chcieli, żebyśmy dzisiaj zarabiali już tyle, co nasi zagraniczni sąsiedzi, zachodni sąsiedzi, ale ale małymi kroczkami myślę, że doganiamy te y, kraje zachodnie. Natomiast mówiąc o ubóstwie, z mojego takiego doświadczenia, a często chodzę na spotkania z osobami, które potrzebują pomocy, Ostatnio był okres świąteczny, okres wigilijny, uczestniczyłem w wielu wigiliach, to widzę, że przede wszystkim ludzie dzisiaj potrzebują oczywiście wsparcia, też e, takiego ekonomicznego, ale też wsparcia m, takiego psychicznego. Zauważam, że wiele osób staje się osobami samotnymi w tym pędzie, w, tym, w tej gonitwie. E, często e, no, nie mamy czasu dla nas, dla najbliższych. Jeden z moich znajomych pracowników naukowych, ostatnio kiedyś w rozmowie ze mną, opowiedział mi taką anegdotę. Mówi, że zadzwonił do niego ojciec, a pracuje bardzo dużo, i zapytał go: Słuchaj, synu, ile kosztuje u ciebie godzina, godzina lekcyjna, bo trudni się edukacją wśród młodzieży. Na to syn odpowiedział: Podał stawkę. On mówi: Wiesz, to ja bym chciał zapisać się u ciebie na tą godzinę. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my często w tym pędzie, w tym w gonitwie zapominamy często o osobach najbliższych, o osobach, które potrzebują tej, tej pomocy. Tutaj wracając jeszcze do ubóstwa, to z moich spostrzeżeń jest tak, że jest pewna grupa osób, która jakby sama na własne życzenie jest taką grupą, której nie wiedzie się najlepiej, ale jest też grupa osób nieporadnych życiowo, którym również należy pomóc, jak również jest grupa osób, którym uważam, że tutaj powinien być największy nacisk na pomoc społeczną to osoby, które z przyczyn od nich nie niezależnych doznały wypadku, y uczestniczyły w jakimś wypadku, nie mogą wykonywać swojej pracy, y miały ciężką chorobę, czy to wylew. Z mojego doświadczenia zawodowego, a często spotykam się z ludźmi, którzy potrzebują tej pomocy, udzielając im bezpłatnych porad prawnych, to często widziałem, że jakieś zdarzenie losowe, przykładowo wylew młodego człowieka, powoduje, że ta rodzina przeżywa wielki kryzys. On już nie jest w stanie funkcjonować, nie jest zapewnić tej żonie, tym dzieciom właściwych warunków życia, jakie żyli na poprzednim poziomie, i nagle pojawia się problem, że ona zaczyna. Odchodzić od męża jest kryzys. Dlatego myślę, że takim osobom należy bardzo tutaj pomagać. Tutaj jest rola państwa, abyśmy tym osobom niepełnosprawnym, chorym, osobom, nieza które są chore niezależnie od, nie wynikło to z ich woli, tu powinien być największy nacisk na. Pomoc społeczną. To samo dotyczy kobiet, kobiet, które nie wiem, dowiedzą się, że chorują na, na nowotwór, czy to nowotwór piersi, czy jakiś inny. Nagle pojawia się problem w rodzinie. Wielu mężów nie jest w stanie zaakceptować tego, tego, poradzić sobie z tym problemem, gdzieś szuka ucieczki, odchodzi od tej żony. Dlatego tu myślę, że powinniśmy jak najbardziej skupić się, żeby pomagać tym osobom i wtedy myślę, że będzie nam żyło się wszystkim lepiej. To na koniec, króciutko wróćmy jeszcze do spraw bezrobocia, a właśnie rynku pracy, bo z jednej strony mamy napływ osób z zagranicy i jak się okazuje w powszechnym naszym przekonaniu to są głównie osoby z Ukrainy ale wiem że nie tylko oni wypełniają rynek pytanie co dalej do pana też się zgłaszają pracodawcy już tak, nawet częściej chyba nie. niż pracownicy faktycznie w tej chwili zgłasza się wielu pracodawców i na nasze pytanie jakie potrzebują osób o jakich kwalifikacjach często przedsiębiorcy którzy pukają do naszych drzwi do urzędu pracy mówią nam już nie chodzi o kwalifikacje, my chcemy, żeby ta osoba miała chęć do pracy. Czyli dzisiaj na rynku polskim brakuje rąk do pracy. Mamy wielu Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów. Natomiast co będzie w przyszłości? No, czas pokaże. Jeżeli nadal będzie tak, taka koniunktura, to faktycznie tych rąk do pracy zabraknie. Natomiast jeżeli okaże się, że będzie zawahanie jakieś w gospodarce, no, to... takie ekonomiści zapowiadają, że spowolnienie będzie. Tak jest, to wtedy może nastąpić wzrost bezrobocia. W jakim to pójdzie kierunku? No trudno, trudno wtedy. W tej chwili e, przewidzieć. E, w każdym razie e, każda osoba, e, no, każde ręce są mile widziane do pracy. Natomiast tu może też pać zarzut, bo ja mówię, że wszyscy jakby, że jest tak, e, że jest dobrze, ale jest też wiele osób, które może mieć problem z pracą. Czyli przykładowo, jeżeli dany młody człowiek wykształcił się w danym zawodzie, przykładowo zawód pedagoga, i chciałby mieć pracę w tej gminie, w której mieszka, w malutkiej gminie, w szkole. Bliskiej, położonej blisko, no to może pojawić się problem z pracą. Czyli musimy być bardziej elastyczni, łatwiej przeobrażać się, łatwiej dokonywać zmian zawodów to, co jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie ludzie zmieniają po kilka razy w ciągu życia swój zawód, wtedy z tą pracą moim zdaniem nie będzie problemu. I powinniśmy też się zastanowić, my jako rodzice przede wszystkim, ażeby pomagać młodym ludziom swoim dzieciom w wyborze właściwej pracy, w takiej pracy, która będzie jej dawała mu satysfakcję, i w takiej pracy, gdzie później faktycznie będzie możliwość wykonywania upragnionego zawodu. Bardzo dziękuję. Pan Marek Węgrzynowicz, wiceprzewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy Województwa Śląskiego, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie i radny w Dąbrowie Górniczej, radny miejski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzę miłego dnia. Rozmowa poranka. Radio M107 i 6FM